Wiele wskazuje na to, że nowym odcinkiem drogi ekspresowej S61 łączącej obwodnicę Suwałk z przejściem granicznym w Pulisku pojedziemy jeszcze w tym roku. Na uruchomienie trasy z utęsknieniem czekają mieszkańcy Suwalszczyzny, którzy każdego dnia przemierzają tak zwaną Starą Krajową Ósemkę. Pokonanie tej trasy starym korytarzem jest nie lada wyzwaniem, bowiem ruch, szczególnie w godzinach popołudniowych, jest olbrzymi. Odcinek starej drogi łączący Szczypliszki i Suwałki liczy zaledwie 17 km, ale w godzinach popołudniowych wyczynem jest pokonanie go w czasie krótszym niż 40-50 minut. Jak dzisiaj poinformował nas Rafał Malinowski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jego wcześniejsze zapowiedzi dotyczące otwarcia dwupasmówki między Suwałkami a Budziskiem są niemal pewne. Niemal, bo wiele zależy od wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Lada moment rozpoczniemy procedurę uzyskania zezwolenia na użytkowanie tego odcinka drogi i mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by przed świętami tym odcinkiem pojechały samochody w obu kierunkach, powiedział dzisiaj telewizji Suwałki. Umowa z Budimexem została wydłużona do kwietnia przyszłego roku, ale ten okres zostanie wykorzystany na dokończenie prac w otoczeniu nowej ekspresówki. Chodzi tu o lokalne drogi i infrastrukturę oraz uporządkowanie terenu po okresie budowy. Aktualne natężenie ruchu na drodze krajowej nr 8 i panujące tu warunki przyprawiają kierowców o palpitacje serca, mówią nam ci, którzy tędy jeżdżą. I dodają, że wreszcie odetchną z ulgą, gdy niezliczone ciężarówki przeniosą się na szybszą, ale też i szerszą oraz bezpieczniejszą drogę.